Radio Koncita. Także, proszę Państwa, jesteśmy w centrum Polski, a jesteśmy w centrum Warszawy, ulica Marszałkowska, wielka hipochondria moherowa. No bo wiecie Państwo, co moherowym nie wystarczy. Nie są w stanie podrobić świadków Jehowy, ani ewangelików, ani mormonów, ani świętych, tylko po prostu oni, jako ci spazmatycy, jako ci, którzy na padaczkę są chorzy, rzucają swoim ciałem. Nawet jedna taka babka była stara, młoda, głupiopytra, najmądrzejsza w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to telefonem rzucała, książkami rzucała, okazując swoją nerwowość ala inteligencję. Nieprawda. Człowiek, który jest nerwowy, człowiek, który jest hipochondryczny, przesadnie nerwowe ma drgawki, takie ruchy nerwowe, to jest psychiczny. On nie jest mądry, nigdy nie będzie mądry. Także nie ma tutaj świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani ludzi prawosławnych, bo jeszcze tamci to są jakoś mądrzy. A tutaj nie ma mądrych ludzi. Są nerwowi. Człowiek, który nie umie poskromić swoich nerwów, to jest słaby psychicznie typ. Słaby psychicznie typ. I oczywiście, że głupota, głupota w umyśle nerwowego się mieści. Zaglądamy do Biblii. Pozdrawiam.